Wielokrotnie w swoich materiałach powtarzam, że lata 90. to jest jeden z moich ulubionych, jeśli nie najbardziej ulubiony okres motoryzacji. Dlaczego? Ponieważ wtedy jeszcze auta były projektowane głównie przez zespoły projektowe i inżynierów, a nie księgowych, i były projektowane tak, żeby były jak najlepsze, a nie jak najtańsze. No i dzięki temu ten okres motoryzacji zrodził wiele wspaniałych produkcji, wśród nich auta typu sedan, które właśnie chciałem Wam tutaj zaprezentować. I będzie to lista top 5 sedanów z lat 90., wtedy projektowanych, które moim zdaniem do dziś są bardzo współcześnie wyglądającymi i jeżdżącymi, a także wyposażonymi samochodami, a ponadto są to samochody, w które można zainwestować, licząc na to, że w przyszłości na pewno będą zyskiwały na wartości. Bo w obecnych czasach, kiedy pieniądz traci na wartości, coś ten spadek wartości musi powstrzymać i mogą to być właśnie takie auta. Jedziemy z tematem! Kurde, łatwiej przed tą kamerą się macha, zdecydowanie na planie niż tutaj. Wciąż jeszcze w studiu i pewnie przez jakiś czas tu jeszcze pozostanę, choć noga ma się dużo lepiej i dziękuję Wam za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia, a także dziękuję Wam za chętnie oglądany poprzedni odcinek o top 5 minivanach do 20 tysięcy. To nie jest moje ostatnie słowo, jeśli chodzi o duże minivany. Jak zapowiedziałem w tamtym materiale, jeszcze pojawi się jeden odcinek o najciekawszych minivanach i tak, pojawi się tam Toyota Previa, Toyota Sienna, Honda Odyssey, a także inne jak Chevy Astro na przykład, albo Nissan Quest. Szerzej je omówię później. Jedziemy teraz właśnie z tymi 5 sedanami. Jest to mój subiektywny wybór. Brak pewnych aut pewnie kogoś będzie dziwił, ale po to są komentarze, żebyście to uzupełnili. Będą to przedstawiciele 5 różnych krajów właściwie i też nie pojedziemy tutaj od najlepszego do najgorszego, tylko w tym wypadku po prostu alfabetycznie. No to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Alfa Romeo 166. Auto, które w jednym z moich materiałów wzbudziło sporo kontrowersji, ponieważ powiedziałem, że moim zdaniem najładniejszym sedanem drugiej połowy lat 90. była Alfa Romeo 166, a nie BMW serii 7 E38. Dostało mi się za to trochę w komentarzach, ale nie żałuję tego, bo tak uważam, Alfa Romeo 166 jest najładniejszym sedanem drugiej połowy lat 90. Powstała w 1998 roku, czyli dosyć późno, i zastąpiła model 164, który chciałem tutaj właśnie omówić, ale stwierdziłem, że 164, pomimo tego, że to jest jeden z najdoskonalszych produktów, jakie kiedykolwiek ta marka wypuściła w tym segmencie, to jednak jest to auto, które powstało w latach 80. No i nie za bardzo mi się tu nadawało. 166 natomiast zdecydowanie bardziej mi tu pasuje. Jest to zdecydowanie bardziej nowocześnie wyglądające auto, lepiej wyposażone i bardziej przyjazne takie na co dzień. Zaprojektowana przez Centro Stile Alfa Romeo wygląda po prostu znakomicie, szczególnie w wersji przedliftowej, bo auto było produkowane do 2007 roku, ale w 2003 roku miało lifting, który nieco ją ugrzecznił z przodu. Ta przedliftowa moim zdaniem wygląda dużo lepiej z tymi malutkimi przednimi światłami. Jak spojrzycie na to auto z przodu, to linia nadkoli przednich jest równa praktycznie z linią lusterek bocznych, co jest niespotykane w większości konstrukcji. Po prostu smaczek na smaczku, klinowata sylwetka, i gdyby ktoś mi powiedział, że tak miałoby wyglądać czterodrzwiowe Ferrari, przyjąłbym to bez żadnej dyskusji. Pod maską lądowały silniki 4, 5 i 6-cylindrowe. 4-cylindrowa była 2-litrówka benzynowa. Potem były silniki V6, V6 Busso. O fantastycznym brzmieniu. Jest to jeden z najpiękniejszych chyba silników świata. W każdym razie 6-cylindrowych. Z lat 90. Występowała w wersji 2.0 V6 Turbo, 2.5 oraz 3.0 V6, po lifcie nawet też 3.2. 5-cylindrowy był turbo diesel, 2.4 o różnych wariantach mocy, aż do 175 koni w poliftowej wersji. Alfa Romeo miała również pewne wady. Niedostatki montażu w pierwszej generacji troszkę były upierdliwe oraz to, że miała nietrwałe zawieszenie. No ale było to zawieszenie wielowahaczowe, które dawało doskonałą równowagę między pewnością prowadzenia a odpowiednim komfortem dla tego segmentu aut. Alfa rozpieszczała również wyposażeniem, które było praktycznie kompletne, łącznie z nawigacją, czy nawet pełną skórą w środku, która wyglądała fantastycznie, a fotele są tak wyprofilowane, że
Poza tym również jest to auto o bardzo wyjątkowym wyglądzie wnętrza. Ma 4,8 metra długości, jakieś 1,40 m wysokości i bagażnik o pojemności 500 litrów. Dlaczego uważam, że Alfa będzie drożeć? Bo wszystkie stare Alfy po prostu drożeją. Może u nas w Polsce jeszcze nie są za bardzo doceniane, ale te auta potrafią kosztować w dobrym stanie około 20 do 40 tysięcy złotych i to nie jest koniec tych cen. Oczywiście zarżnięte egzemplarze można dostać już poniżej 10 tysięcy, natomiast takimi się nie warto interesować, ponieważ doprowadzenie do stanu używalności może pochłonąć dwa razy tyle niż zakup auta. Oczywiście warto szukać wersji 2,5 V6, 3-litrowych V6, bo te będą najbardziej pożądane kiedyś na rynku, a także w tych najlepiej wyposażonych egzemplarzy. Tu taka ciekawostka. Pamiętam swego czasu, że prezydent Poznania, właśnie w końcówce lat 90. Ryszard Grobelny, miał służbową Alfę Romeo. Ileż to urząd miasta musiał wydawać na wachę, bo to auto spala w mieście jakieś 17 litrów na 100. Namierzyłem tego koleżkę, który do ciebie strzelał. Gdzie ty się uczysz? Drugim autem jest BMW E39, samochód, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, bo był dosyć mocno oklepany na naszych drogach, natomiast dzisiaj już jest coraz rzadszym. Tutaj też się zastanawiałem, czy nie dać do tego zestawienia BMW E34, które właściwie było produkowane w latach 90., ale jego konstrukcja, podobnie jak w przypadku Alfy, pochodzi jeszcze z końca lat 80., a E39 po prostu było dużo lepszym samochodem. Klasyka BMW lat 90., ponadczasowa linia, która dzisiaj wygląda nawet lepiej niż te 20 parę lat temu. A ponadto można go zarejestrować już jako zabytek. Tak, najstarsze egzemplarze pochodzą z 1995 roku, kiedy zaczęła się jego produkcja, czyli mają już 27 lat. To szmat czasu. Był produkowany do roku 2003, a w 2000 roku przechodził delikatny facelifting, w którym to pojawiły się po raz pierwszy słynne ringi BMW. Tak, to był ten właśnie model, w którym te pierwsze ringi się pojawiły. Ale moim zdaniem ta przedliftowa wersja wygląda dzisiaj smakowicie i bardzo klasycznie i ma taki styl, który ja osobiście w BMW po prostu uwielbiam. Ponadto super prowadzenie i komfort, który nawet w zwykłej 2.0 jest większy i lepszy niż w niejednym współcześnie produkowanym aucie. W 2-litrówka potrafi jechać z prędkością 180 km po niemieckiej autostradzie w absolutnej ciszy i komforcie. Wiem, sprawdzałem, jeździłem. E39 jest uznawane za jedną z ostatnich prawdziwych BMW, bo tam jeszcze trafiały pod maskę porządne silniki, głównie rzędowe szóstki oraz V8. Był jeden czterocylindrowy diesel po lifcie, ale tego można pominąć. Diesle również były sześciocylindrowe. Oczywiście dzisiaj największy potencjał inwestycyjny mają V8 o pojemności 3,5 oraz 4,4 litra. Dobrą lokatą kapitału będą również te większe sześciocylindrowe benzyny, czyli 2.8 w przedlifcie i 3.0 w polifcie. 3.0 szczególnie jeśli będzie występowało w seryjnym M-pakiecie. Pomijam oczywiście M5, ponieważ to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inny samochód. Dobrze również zainteresować się 3-litrowym dieslem, ponieważ niedługo ten silnik może być więcej warty niż cały samochód. No wiadomo, powszechnie te silniki są używane w offroadzie, głównie przeszczepiane do patrolów i innych terenowych, które nie miały porządnych silników, więc może jeszcze warto kupić takiego 3-litrowego diesla M57. Oczywiście też 2-litrówka zadbana z potwierdzonym niskim przebiegiem też będzie sporo warta. Ceny tych aut co prawda zaczynają się już od kilku tysięcy złotych, ale V8 kosztują najmniej 20 tysięcy i te ceny rosną, bo zaczynają się również trafiać egzemplarze za 40 tysięcy i więcej. BMW u nas zawsze będzie samochodem pożądanym, szczególnie te klasyczne, zawsze będzie dobrą lokatą kapitału, a poza tym ten samochód całkiem przyjemnie i współcześnie nadal jeździ dzięki temu, że jest dobrze wyposażony, relatywnie niezawodny i w końcu to BMW. Plus 20 do męskości. I skoro miało być alfabetycznie, to jedziemy dalej. Tym razem przedstawiciel zupełnie innego kontynentu, czyli Stany Zjednoczone. I dla większości z Was pewnie to będzie zaskoczenie, bo co to w ogóle jest za auto? A mowa tutaj o Cadillacu Seville 4. i 5. generacji. Tak, Cadillac Seville. Produkowany 4. generacji od roku 91 z liftem w 95, a 5. generacji od roku 97. I oba te auta są
całkiem ciekawym wyborem. Po pierwsze dlatego, że są bardzo rzadkie. Po drugie dlatego, że najtańsze kosztują już 2 dychy, a pamiętam jeszcze parę lat temu kosztowały około dychy. Jest ich coraz mniej. Ponadto macie tutaj doskonałe wyposażenie, bardzo rzadko spotykane w europejskich autach z tego samego okresu produkcji. I pomimo tego, że to jest jeden z najmniejszych Cadillaców, to jest to ogromny samochód. Czwarta generacja miała 5,3 metra długości, piąta 5,1 metra długości. Świetnie wyglądający, z dosyć świeżą stylistyką jak na amerykańskie auto, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. A co najciekawsze, jest to jedna z najtańszych V8-ek, jakie możecie sobie wyobrazić. I tutaj pod maskę trafiały w czwartej generacji dwa silniki o pojemności 4,6 litra oraz 4,9 litra. W drugiej generacji był dostępny silnik 4,6 litra, w STS miał 280 koni mechanicznych, a w SLS ponad 300. I teraz, co najciekawsze, to auto było przednio napędówką. I to jest w nim też między innymi wyjątkowe. 300 koni na ośce z przodu ze skrzynią automatyczną. Ale jest to auto, którego na pewno nie da się pomylić z żadnym innym. Jeśli pojawicie się gdzieś w takim samochodzie, to na pewno będziecie również zwracać na siebie uwagę. Kolejny kontynent, czyli Azja. I jest to właściwie taki mój cichy faworyt, jeśli chodzi o to zestawienie. A mowa tutaj o Toyocie Aristo. Żarcik. Znaczy właściwie tak, tylko chodzi mi o Lexusa GS drugiej generacji. GS300, GS400, GS430, w zależności od lat produkcji oraz silnika, jaki był zamontowany pod maską. Toyota Aristo dlatego, że Lexus GS był europejską wersją, a także wersją na Stany Zjednoczone właśnie tej Toyoty, która była sprzedawana w Japonii. I co jest w tym aucie fajne? Po pierwsze, mamy klasyczny układ napędowy, czyli napęd na tył. Po drugie, mamy tutaj silnik 2JZ. Tak, pod maską lądował silnik 2JZ, na Japonii tylko wyłącznie, na Japonii również 2JZ GTE, czyli silnik, który był montowany w Toyocie Suprze. Ponadto w wersji GS400 oraz GS430 był montowany silnik 1UZ FE. Czyli ten sam, który był montowany również w LS-ie, jedna z najlepszych V8-ek świata tamtego okresu. Aksamitna praca. Relatywnie niewielkie spalanie. GS jest nie tylko fantastyczny ze względu na to silniki, które ma pod maską, po prostu to jest popis kunsztu japońskich inżynierów. Auto powstało w 1997 roku i było produkowane po drobnych zmianach również do roku 2005. Mamy również tutaj doskonałe wyposażenie, perfekcyjny wręcz montaż wszystkich elementów wnętrza i oczywiście jakość. Gwarantem jakości tutaj jest Toyota i lata 90. Toyoty. Po prostu majstersztyk. Auto oczywiście nie jest jakąś supersportową limuzyną, raczej prowadzi się bardziej komfortowo, no ale potrafi latać bokami. Nie gorzej od niejednego E39, nawet z mocniejszymi silnikami. Co ciekawie, Lexus występował tylko i wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. No i jego ceny startują w tej chwili od jakichś 15 tysięcy złotych za takie troszkę zużyte egzemplarze. A pamiętajmy, że Lexusy potrafią mieć ogromne przebiegi, potrafią znosić te ogromne przebiegi dzielnie i zużycia po nich nie widać ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Takich cukierków możecie już szukać w granicach 20-30 tysięcy i te ceny też rosną. Też kiedyś interesowałem się zakupem Lexusa, zresztą którego auta ja nie chciałem kiedyś kupić. A, nie wiem czy zauważyliście, tutaj właśnie jest E39 na tym obrazku. Dobra. No i jak tu mówią, last but not least, teraz przedstawiciel innego kraju jeszcze, czyli Szwecji. I nie będzie to Saab 9000, chociaż chciałem, żeby był w tym zestawieniu, dlatego że Saab 9000 głównie występował jako liftback, rzadziej jako sedan. A to jest top 5 sedanów. No to tym sedanem oczywiście będzie Volvo 850.
Auto, które powstawało przez całe lata 90. od 91 roku aż do roku 2000. Z tym, że w 97 roku zmieniło właśnie nazwę po takim głębokim lifcie z zewnątrz i wewnątrz na S70. Pod spodem jednak był to ten sam samochód. Szwedzki czołg średni. Niestarzająca się klasyczna stylistyka Volvo, która w momencie, kiedy auto było nawet prezentowane jako nowe, już wyglądało jak youngtimer. To się tyczy zewnętrznych wyglądów, jak i wewnętrznych. W środku też mamy klasykę Volvo, a wszystkie przełączniki możemy obsługiwać nawet w grubej rękawicy takiej zimowej. No i po to tak to jest zrobione. Pod maskę trafiały tylko silniki pięciocylindrowe. Zresztą tak jak nazwa wskazuje, tak kiedyś Volvo szeregowało swoje auta. 8 to była seria, a druga cyfra to była ilość cylindrów pod maską. Dlatego 940 były czterocylindrowe, a 960 sześciocylindrowe, a 850 pięciocylindrowe. Te pięciocylindrowe silniki to były benzynowe wolnoschnące od 2.0 do 2.5, turbo doładowane od 2.3 do 2.4 oraz diesle również 2.4. Diesel pochodził z Volkswagena. Bardzo dobry zresztą. W projekcie maczali palce troszkę Włosi. Z założenia miała to być tylna napędówka. To znaczy tak auto zostało zaprojektowane jako tylna napędówka, jednak coś się Volvo pomieszało i zrobili go autem przednionapędowym. Przynajmniej w przypadku sedana. Kombi występowało z napędem na 4 koła w wersji AWD, a później jako V70 XC Cross Country. Natomiast to jest odcinek o sedanach, więc sedan był tylko przednią napędówką również w najmocniejszych wersjach, takich jak T5 i T5R. A czymże to jest? No T5 i T5R to jest coś takiego jak M5, tylko w wydaniu Volvo. Oczywiście nie są tak szybkie jak M5 czy Mercedes AMG, nie tak mocne, nie mają ponad 300 koni, ale nadal. W T5 mamy 2,3 litra i 226 koni mocy. W wersji na Włochy była to dwulitrówka doładowana, miała 211 koni, bo tam podatki od większych pojemności były nieco wyższe. W T5R natomiast mamy również 2,3 o mocy od 240 do 250 koni mechanicznych. Te auta po prostu wyrywają asfalt, a potencjał do przyrostu mocy w tych silników jest ogromny i wiele osób wykręca z tych aut nawet 300 i 400 koni mechanicznych. Z tym, że to jest przednia napędówka, więc trochę bez sensu. Dziś na pewno warto poszukać wersji właśnie T5 albo T5R, która jest niezmiernie rzadka, gdyż mają największy potencjał inwestycyjny w przyszłości oraz są naprawdę szybkie jak na takiego dziadziunia. Za Volvo przemawia również niezawodność, bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne, całkiem dobre prowadzenie jak na przednią napędówkę, oczywiście również dobre wyposażenie, które w tych najbogatszych wersjach mogło obejmować wszystko, co jest Wam potrzebne właściwie w takim współczesnym aucie, oprócz nawigacji seryjnej, bo to jest troszkę za stare auto na takie tematy. No ale jednak było tam to, co trzeba, jest w nim naprawdę sporo miejsca. No a pomimo tego, że jest to przednia napędówka, to jeszcze przy umiejętnym operowaniu gazem potrafi przyjemnie zarzucić tyłem. Wiem, bo miałem kiedyś Volvo 850, co prawda nie tę piątkę, ale całkiem również żwawą 2,5-litrową wersję o mocy 170 koni mechanicznych. Przyjemne brzmienie i zdarzało się, że rwała asfalt. No i oczywiście za Volvo przemawia też cena, ponieważ startuje ona już nawet od 10 tysięcy złotych, nawet za tę piątkę, w której trzeba będzie coś tam porobić, ale jednak. Tyle. Dotarliśmy do końca tego krótkiego chyba zestawionka. Wiem, że pominąłem takie auta, które większość z Was uważa, że powinny również się znaleźć, jak na przykład Audi A6 C5 albo Mercedesa, któregoś tam na przykład W124, który był produkowany do połowy lat 90. No ale też projektowany w latach 80. i nie o tym. No i jakby nie dało się nie zauważyć, że skupiliśmy się tutaj na autach segmentu E. Dlatego też nie było 7 S-klasy, Jaguara XJ czy na przykład Lexusa LS. Może w jakimś innym zestawionku. Jeśli macie jakieś inne propozycje ciekawych aut właśnie z lat 90., sedanów tego segmentu, które dorzucilibyście do tego zestawienia, no to zapraszam oczywiście do komentowania. Zapraszam również do lajkowania tego materiału, udostępniania gdzie się da. Jeśli nie subskrybujesz Auto Mariana, to masz jeszcze szansę posubskrybować Auto Mariana studyjnego. Zachęcam do odwiedzania mnie na Instagramie, TikToku oraz na Facebooku. Tam możecie do mnie oczywiście pisać, chętnie odpowiem na Wasze pytania.
jeśli nie przeoczę jakiegoś akurat wiadomości, bo czasem mi się to zdarza oczywiście. Polecam zwiedzanie tego kanału, pozostałych playlist, tych, gdzie prezentuję samochody na placu. Spodziewam się w niedługim czasie, w przeciągu paru miesięcy, Alfa Romeo, BMW E39 oraz z dziką chęcią przetestuję również Volvo 850. Jeśli ktoś ma któryś z tych aut, a jest z mojej okolicy, czyli z Wielkopolski, niech się do mnie odezwie, może coś razem zmontujemy. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! O Cadillacu Seville.